Witam Was, kochani, w kolejnym filmiku na moim kanale. Na samym wstępie muszę Was przeprosić za tło, którego brak, z tego względu, że chciałabym zrobić sobie takie fajne tło tutaj w Toruniu. Jestem w trakcie robienia, więc troszeczkę jest syf, dlatego postanowiłam, że następne parę filmików po prostu będzie na tej ścianie, a później naprawdę będzie fajne tło. Mam taką nadzieję, że mi wyjdzie. A dzisiaj, słuchajcie, porozmawiamy sobie o książce Wkręceni. Jaka jest zakurzona. Autorstwa Stephena Cavanagh. Cavanagh chyba, no bo jak inaczej. Steve Cavanagh. Mogę Wam teraz na wstępie powiedzieć, że ta książka jest genialna. Koniec recenzji, pa! A tak serio, to już Wam streszczam mniej więcej, o czym ta książka jest. A mianowicie, głównym wątkiem w tej książce jest pisarz. Jest pisarz, którego nikt nie wie, kim on jest. Jego transakcje są po prostu robione przez jakieś tam... Jeśli chodzi oczywiście o konta bankowe, są robione przez jakieś inne zagraniczne kraje i tak dalej, żeby nikt nie doszedł do tego, kim ten autor jest. I przez wiele, wiele lat nikt o tym nie wie. Ale pewnego dnia żona naszego jednego z głównych bohaterów wkrada się do gabinetu Paula, czyli swojego męża, i niechcący zauważa pewne dziwne dokumenty, które znajdują się w biurku. Bardzo często zastanawiała się, dlaczego mąż zamyka tak swój gabinet, dlaczego nie pozwala nikomu tam wchodzić i tak dalej, i tak dalej. I okazało się, że dokumenty te są bardzo mocnym dowodem na to, że Paul ma bardzo dużo wspólnego z naszym tajemniczym autorem. Jednak co się okazuje, prawda o Paulu, o Marii, o Derylu, czyli kochanku Marii, jest po prostu stokroć skomplikowana. Więcej Wam nie mogę powiedzieć, naprawdę. W ogóle co jest zachęcające dla mnie i co po prostu mnie wryło w fotel, słuchajcie, tutaj z tyłu jest napisane tak. Zanim przeczytasz tę książkę, musisz wiedzieć trzy rzeczy. Po pierwsze, szuka mnie policja, żeby oskarżyć o morderstwo. Po drugie, nikt nie wie, kim jestem. Po trzecie, jeśli odkryjesz moją tożsamość, będziesz następną ofiarą. Ale kiedy przeczytasz tę książkę, zobaczysz, że prawda jest o wiele bardziej pokręcona. I ja się z tym zgadzam. W ogóle te trzy rzeczy bardzo mnie zaciekawiły w tej historii. I tak naprawdę tych trzech rzeczy dowiadujemy się w różnych częściach całej historii, tak? Też mogę Wam zdradzić, że była taka sytuacja, gdzie Maria zostaje zaatakowana przez kogoś i Paul zostaje oskarżony o to, o ten atak, ale czy zaatakował swoją żonę? No bo wiecie, jakby nie patrzeć, żona dowiedziała się, że Paul coś z JTL-u, czyli tym tajemniczym pisarzem, ma wspólnego. Ale czy to Paul zrobił, czy nie Paul zrobił, musicie koniecznie sięgnąć po tę książkę. Jeśli chodzi o już recenzję, to ja tutaj sobie wypisałam rzeczy, o których bardzo bym chciała Wam powiedzieć. Książka ta wciąga od pierwszych stron. A mogę już Wam powiedzieć dlaczego. Jak wejdziemy sobie, otworzymy sobie książkę, prawda? Jest tutaj zawsze coś od autora. I słuchajcie, co tu jest napisane. To będzie moja ostatnia książka. Więcej już nie napiszę. Myślę, że powód stanie się jasny, kiedy doczytasz tę historię do końca. To ciekawe słowo, historia. Czy jest prawdziwa? Czy to wspomnienia, czy fikcja? Nie wiem. Może znaleźliście tę książkę w księgarni na półce z literaturą faktu, a może w dziale sensacja. Nieważne. Zapomnijcie o tym. Musicie wiedzieć tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, na moje szczególne żądanie wydawnictwo nie dokonało w tej książce żadnych zmian redakcyjnych. Nie dodano żadnych notek od wydawcy, nie wprowadzono zmian kompozycyjnych, ani w żaden inny sposób nie ingerowano w tekst. Jesteśmy sami wy i ja. Po drugie, od tej pory nie wierzcie w ani jedno słowo, które przeczytacie. Lebu. Więc ogólnie ja już miałam po prostu tak styrany mózg. Mówię, co się dzieje? Dlaczego to jest... Dlaczego tak napisał? Dlaczego mam nie wierzyć w ani jedno słowo, które jest napisane w tej książce? To jest prawda. W ogóle w tej książce było niesamowite, kiedy ja już wiedziałam, że dobra, ta osoba na pewno to zrobiła, jest tym, kim jest i tak dalej, i tak dalej. A później
przechodzę za 3-4 strony i w ogóle wszystko mi się totalnie zmienia. Osoby, które uważałam za spoko, spoko nie są. Postaci, które już miałam mniej więcej w głowie poukładane, że one są tym, kim są i tak dalej, później okazują się zupełnie kimś innym. Więc to było dla mnie niesamowite, że ta akcja była po prostu non-stop coś się działo. Ta książka w ogóle mnie nie znudziła, nie miałam ani jednego momentu, gdzie stwierdziłam, że a dobra, w sumie to już mi się nie chce tego czytać i tak dalej. Nie, ta książka naprawdę bardzo mocno wciąga. I jest po prostu niesamowita, naprawdę jest niesamowita, jedna z lepszych książek tego roku, na pewno trafi do top 10 podsumowania, jeśli będę robiła podsumowanie roku. Jeśli chodzi o gatunek, to jest to kryminał z elementami thrillera. Też super w tej książce spodobało mi się to, że na przykład było coś napisane, że dwójka osób sobie rozmawia i jest napisane, że obmyślają pewien plan, i ten plan oboje akceptują, ale o tym planie kompletnie nic nie było napisane. Dopiero jak przeszło się za jeden czy za dwa rozdziały, dopiero o tym planie się dowiadywało, kiedy oni, ci bohaterowie już, wiecie, tak wszczynali go w życie. Nie wiem, czy tak się mówi, ale nieważne. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Więc ta tajemnica, ta nutka niepewności cały czas jest, co napędza do tego, żeby dalej czytać. Więc to jest po prostu kosmos, to było niesamowite. Też mi się bardzo podoba, a w książkach rzadko kiedy znajduję coś takiego, że wiecie, że najpierw jest napisane, że no umawiają się na coś tam, my czytelnicy nie mamy pojęcia o jaki plan będzie chodziło, co zamierzają zrobić i dopiero kiedy oni zaczynają właśnie wplatać to w życie, wtedy dopiero dowiadujemy się o czym wtedy rozmawiali i jaki to był plan. Jeśli chodzi o zakończenie, zaskakujące, trzymające w napięciu do samego końca. Super, po prostu cała książka widać, że była bardzo napisana, wiecie. Po prostu ta książka jest dobra w środku, na początku i na końcu. Autor widać, że się bardzo postarał, nie miałam wrażenia, że na przykład coś tutaj nie miał pomysłu, czy coś tutaj się stało nie tak, co było bardzo słabe i tak dalej, nie. W tej książce naprawdę wydawało mi się, że wszystko jest przemyślane, że każdy jeden bohater, każdy jeden ruch w tej książce jest totalnie przemyślany i to było niesamowite. Naprawdę to było niesamowite, bardzo Wam polecam tę książkę. Dziękuję wydawnictwu Albatros za to, że mogłam tę książkę przeczytać. Jeśli chodzi o szybkość czytania, to książkę czytało się bardzo szybko, jednakże język był prosty, ale ambitny. Nie był, wiecie, nie był jakąś tam lurą, którą czytało się i tak dalej, ale jest bardzo przyjemny do czytania. Wiecie, ciężko tu mówić o języku, ale po prostu jeżeli tłumacz, a tłumaczem tej książki była Izabela Matuszewska, jeżeli ona naprawdę bardzo tym stylem autora przekopiowała, czyli przetłumaczyła po polsku, to ja jestem zachwycona, bardzo mi się to podobało. Ja Wam serdecznie polecam tę książkę, naprawdę musicie po nią sięgnąć, bo jest niesamowita, trzyma w napięciu, no jest super. Ja ogólnie o fabule nie potrafię, kurczę, opowiadać, bo tak naprawdę, no nie umiem, bo ja zawsze się boję, że powiem Wam za dużo, będzie z dużym spoilerem, a w tej książce naprawdę bardzo dużo się działo, a nie chcę Wam zaspoilerować, chcę Was zachęcić do tego, żebyście przeczytali tę książkę, także przepraszam za to, że nie potrafię wypowiadać się na temat fabuły, moja kulpa, może kiedyś się nauczę, nie wiem. Tak więc dla mnie jest to książka 5 na 5, polecam Wam. Czytajcie, jeszcze raz dziękuję wydawnictwu Albatros. W linku będziecie mieć odnośnik do tego, żeby zakupić książkę. I to wszystko chyba. Krótka, zwięzła recenzja. Ja lubię takie, nie lubię jak recenzje są bardzo długie, no bo o czym tutaj gadać. W kółko jedno i to samo. Mam nadzieję, że Was zachęciłam. Piszcie koniecznie w komentarzach, czy planujecie przeczytać tę książkę, albo już czy czytaliście. I co o niej uważacie? Oczywiście bez spoilerów dla osób, które jeszcze nie przeczytały. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się w kolejnym filmiku.